Panie Haniu, znajdujemy się na premierze pani książki kulinarnej tak naprawdę i ja sobie pomyślałem, że przecież, bardzo naprawdę, pomyślałem sobie, że przecież jest taki czas, że no wiele jest tych książek na rynku, więc czym wyróżnia się akurat pani pozycja? Tym, że jest moja. I cieszę się, że pani to powiedziała, bo przecież w tych czasach nie wszystkie gwiazdy piszą swoje książki. No więc właśnie, gdzieś tam obiło mi się o uszy takie hasło pod tytułem, a to tak, na pewno ghostwriter napisał. Dokładnie. I food photographer zrobił zdjęcia i food stylist tam to wszystko ułożył na talerzu. Otóż nie. Przeze mnie, ja robiłam zakupy, ja gotowałam, ja pisałam i co więcej, ja robiłam zdjęcia, które nie są może jakoś fantastyczne, dlatego że ja je robiłam w większości przypadków moim smartfonem. Ale są autentyczne. No, wiem, nie wiem, czy właśnie cały czas słyszę, że one są autentyczne, ja nie wiem, czy to jest do końca komplement, ale są autentyczne na pewno. Poza tym jest, oprócz przepisów, w ogóle z tej książki wypadło 40 przepisów, dlatego że na początku miało być... Dlatego, że komputer usunął, czy...? Nie, dlatego, że redakcja usunęła, ponieważ ja się strasznie rozkręciłam pisząc ją i tam nie są tylko przepisy, ale też jakieś krótkie anegdoty, historie związane z konkretnym daniem, jakieś moje wspomnienia z dzieciństwa, z domu rodzinnego i tak dalej. W związku z czym nagle się okazało, że kiedy oddałam książkę, która miała tam mieć, nie wiem, 300 stron, to ona miała 500, więc taka się zrobiła cegła. I musieliśmy usunąć tych 40 przepisów, więc myślę, że tym też się różni. Dla niektórych pewnie będzie to przynudnawe, mam nadzieję, że nie strasznie, ale tam jest sporo jakichś tam historii z mojego życia, mówię, anegdot, także być może to też ją odróżnia od innych książek. Ja myślę, że pasjonatów kuchni to absolutnie nie będzie przynudnawe, ale też chciałem wrócić do tej sytuacji, o której słyszałem i czy ona jest w ogóle prawdziwa, że faktycznie ten komputer zniszczył trochę tych przepisów i trzeba było pracę zacząć od nowa. To jakie wtedy były emocje? Czy ogromna złość, czy od razu robię dalej, działam? Była ogromna złość, krótko trwała, a potem trzeba było robić dalej, bo faktem jest, że miałam problem z chmurą i po prostu w którymś momencie padło i wszystko poszło, przepraszam. I to było dosyć przykre, dlatego że ja wszystkie przepisy jakby muszę spisywać na bieżąco gotując, tak? Ja to zawsze powtarzam, że jestem kucharzem, absolutnie amatorem, gotującym na spontanie. Nie mam miarek, nie mam wagi w kuchni i tak dalej, w związku z czym w tym ferworze walki gotując sobie zapisuję, a potem to wrzucam do komputera, więc jak mi komputer zastrajkował, no to była rozpacz, nie? To od którego przepisu zacząć, jak ktoś sięgnie po książkę, zapytam na koniec? Zależy, jaką kuchnię lubi, bo to jest bardzo schizofreniczna kuchnia, znaczy książka, nie da się ukryć, ponieważ ja tam zawarłam swoją miłość do jedzenia jako takiego, czyli właściwie do wszystkiego, bo ja kocham i azjatycką kuchnię, i polską, i skandynawską, i włoską oczywiście, i kuchnię Bliskiego Wschodu, i południowoamerykańską. To zależy, co kto lubi. Tam jest i schabowy, i kotlety mielone mojej babci, ale też są potrawy, mówię, chińskie, są sataje, są szwedzkie różne przystawki. Ja myślę, że ja tak robię, kiedy wertuję książki kucharskie, ja wprawdzie nigdy nie gotuję z przepisów i to jest śmieszne, bo ja teraz mam swoją książkę kucharską. Trzeba było zmierzyć. Dokładnie. Ja mam swoją teraz książkę kucharską i czasami myślę tak, a może tego kurczaka gongbao po chińsku to ja sobie teraz zgapię z mojej książki. Ale kończy się na tym, że ja sobie oglądam tą książkę, odkładam ją na bok i wkraczam do kuchni. I tak samo jest z cudzymi książkami kucharskimi, że ja po prostu sobie oglądam, zamykam, a potem robię swoje. Także to samo polecam wszystkim, po prostu obejrzyjcie te zdjęcia amatorskie, które, jak ty powiedziałeś, są autentyczne. Znaczy ja chciałem rzucić na komplement, bo ja uważam, że pośród tych wszystkich książek, które są naprawdę wymuskane i często, no dużo jest tam poprawiane, to są też specjalne dokumenty na temat tego, jak robić pięknie te zdjęcia, żeby trochę oszukać. Także uważam, że autentyzm to jest akurat w tych czasach bardzo duży komplement i mam nadzieję, że właśnie też będą mógł przeżyć książkę i też zrobić i schabowego, i pierożki chińskie. Także zapraszamy do księgarni. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.